Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Yo, 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 yo. Ale ci robią hałas, weź się przyzwyczaj. Przyniosłeś ze sobą całą populację Milicza. Mam więcej rapsów, w tym klubie jest więcej osób niż w Miliczu mieszkańców. M jak miłość, wchodzę z rymami. Jak kowalne to będzie miał mrożki przed oczami. Sprawdzaj typie, rzucam wersy i to jest znakomite. A jak ja wpadam na tą scenę, to zjadam łaka. Jest jak Sejrowski, bo głosował na Bosaka. I w tym momencie, sprawdzaj typie, kiedy rzucam wersy, to jest teraz gites. A jak ja nawijam te dobre freestyle do loopów, to nawet Sejrowskiego już wyrąbało z butów. On jest jak YouTube, opcja prosta, ale jego penis zmieścił się tylko na shortsach. Jak ja nawijam w klub, to jest jak YouTube, bo nie widać łapek w dół. Jakie suby, wchodzę z punchline'em. Rozwalam cię jadąc sub maksymalnie i zjadam tego leszcza bez litości. Między nami nawet tęcza nie stawia znaku równości. Przejście! Yo, 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 yo. To nie Bosak, yo, bez kitu. Szczęść Boże, Edzio, pierdolony katoliku. I to jest tak, lecę sprawdź. Daję tutaj, kurwa, dobry rap. Twoje fanki z TikToka, lecę do podkładu. Edzio dalej się z nim komunikuje przez gadu-gadu. Jeszcze raz, jadę teraz sprawdź. Kiedy Filip chodzi, daję tutaj dobry rap. I to jest tak, jesteś biedny jak Ukraina. A na mnie na backstage'u dzisiaj czeka Marina. I to jest tak, lecę tu sprawdzaj. Daję, kurwa, Wojtek tutaj zajebiste hasła. Ale dzisiaj jest gorąco, taka skwina, chyba się obnażę publicznie jak twoja dziewczyna. I to daję, kurwa, rap na blokach. Jego dupa jak meduza. Jadę cfela, bo ją znam z IRL-a. Dobra, Filipek jest w formie, w chuj, tak szczerze. Dwa razy 30 bez tematu, jedziemy, jedziemy. Mocne. Wszystkie ręce w górę. Yo. Ej. Yo. Yo, 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 yo. Moja była, mordogram nabity. Nawet u niej na kamerkach nie widziałem takiej cipy. Oho, to też dobre. Jak rzucam wersy, to jest znakomite. A ty na tej bitwie jesteś jak moja była z rymami. Bo też dałeś dupy przed kamerami. Podziękuj mojej byłej, synek, bo pierwszy raz w życiu widziałeś nagą dziewczynę. Bądź jak moja była na frazach i możesz ma to byś na tej scenie coś pokazał. A twoja dupa się puszcza, daje freestyle. Niestety Szczęsny nie bronił jej dziewictwa. Szczęsny nie bronił jej dziewictwa, a ty bądź jak Szczęsny i w końcu obroń magistra. Ale się przygotował. Yo, 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 yo. Dobre, dobre. Edzio, dobrze teraz. Ale się przygotowałeś, pierdolę. Zielony chamie, prawie jak twoja była na rozstanie. I to jest tak, lecę teraz sprawdź. Daję, kurwa, daję misty rap. On nie wyjebał pannę za szlugi. To jest zwała, to panna go wyjebała, bo mu fajka nie stała. I to jest tak, jo, dokładnie, sprawdzaj teraz. Daję, kurwa, tutaj dobry melarz. I to jest tak, był przed chwilą Szpakowski. Jadę Łazarza, nie, Edzio, yeah. TikTok bez komentarza. Yo. Yo, 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 yo. Wywaliłem pannę z chaty, to jest opcja prosta. Moją wywaliłem, twojej pozwoliłem zostać. Rzucam palce, zaraz ci szma to wszystko wytłumaczę. Nie wywaliłem jej za szluga, jedna chwila. Wywaliłem, bo mówiła, że Filip dobrze nawija. Skumaj, ziomuś, nikt nie będzie taki kłopot gadał u mnie w domu. Wywaliłem ją za szluga, mam dystans. Ją z chaty za szluga, ciebie z klubu za freestyle. Ja też ma to wpisuję na scenie. Bo w disowaniu dziewczyn mam doświadczenie. Moja pan... Ej. Yeah. Ja chujowo nawijałem, moja panna mała S, twoja D. Masz rap Filipka, bo to była mała dziwka. I to jest tak, lecę teraz sprawdź. Daję tutaj, kurwa, dobry rap. Edzio, ale masz kwadratowy flow. Dostajesz po jabie, to się nie zmienia. Jakiej stawki na szołapie. I to jest tak, lecę teraz konkret. Daję, kurwa, daj tę dobre mordę. Śmiejesz się, że ona mnie słuchała. Jadę teraz, chłopak, kurwa, miała słuchać jego TikToka. I to jest tak, jo, dokładnie, brat, wyrosła z ciebie, bo po prostu skończyła 15 lat. O! Nie, końcówką pozamiatał, tak szczerze. Ja pierdolę. Najbardziej przejebane to ma ta laska, słuchając tej bitwy. Wyobraźcie sobie, co ona czuje, jak tego słucha. Ja pierdolę. Calutka bitwa, kurwa, z jednym tematem.
Szczęście nie sędziuje, ale to była tak przepierdolona walka, że już dzisiaj przechodzi do historii polskiego freestylu. Zróbcie dla nich pierdolone. Ale obaj polecieli bardzo ładnie, naprawdę. Ciary, ciary. Chłopaki zbierali 2 lata, żeby to wszystko wyrzucić. 2, bo lepiej, 3. Dobra, słuchajcie. Mi się wydaje, że Filipek trochę mocniejszy, ale Filipek też ma lepszą pozycję, bo to o jego dziewczynie kurwa rapują, nie? To się o dziewczynie rywala. Dobra, ja rozumiem, rozumiem. Słuchajcie, czy waszym zdaniem powinien wygrać Ezio? Ale mega mocne. Czy Filipek? Już teraz głosujmy, bo to poważna sprawa, okej? Okay? Ale powinien odliczyć werdykt. 3, 4... 2 dogrywki, także dogryweczka, okej. Okay. No i zajebiście. Jak to mawia mój kolega Szymon Pukało, dziwne, ale okej. Okay. Żartuję, oczywiście. Tak, zróbmy to. 1,5 minuty 4x4, chyba tak będzie najlepiej. Ale jest ogień? Nie zrozumieliśmy się do końca. Ja się zapytałem, czy jest ogień? Okej. Okay. Zmieniamy kolejność. 1,5 minuty na obrazki po 4 wersy. Poszło! Ja pierdolę. I to jest tak, posłuchaj, Edzio, jebana fajo, możesz mnie cmoknąć wysunięte jajo. I to jest tak, to pierdolnie, nie mogę cię słuchać nawet na pompie. Yo, raz, dwa, trzy, yo. Fajne primejdy o TikToku, mogę polecieć, masz coś po ojcu, obydwoje spisujecie. Ręce do góry, szkoda, że tak rzetelnie się nie przygotował do matury. Yo, sprawdź ziom. Usuń literkę, twoja była to szom. Kurwa! Yo. I to jest tak, niszczę teraz szmaty. Mój stary na komencie cię już spisał na straty. To jest freeze, mam więcej powodów. Freeze cię zatrudnił do testowania lodów. Yo, ja gram na bity, a ty w trąbę dostałeś od całej ekipy. Yo. Edzio, dzisiaj musisz przegrać bez hitu, bo Drake na ciebie postawił nawet kliko. Sprawdzaj się, przepierdolisz jak Drake u McGregora. Drake na mnie skumaj człowieniu, a ty przeproś, że wspieprzyłeś kupon Kaniowskiemu. Jadę srogo Kaniowskiemu i tym wszystkim osobom. Yo, dokładnie, jadę na free. Yo. I to jest tak, Filipek leci na free. Dogrywka z pizdy, Kaniowski, łyso ci. I to jest tak, zjadam grę. Miałeś ruchać pannę, ale ona była na nie. A twoja kariera w koze z rymami, jak Jerzy Urban, masz dużo za uszami. Moja nawika jest duża, dla mnie nawet Urban jest za cienki w uszach. Masz okres, bije piony, jak Urban, rucham cię nawet jak jesteś czerwony. I to jest tak, jadę głową, twój TikTok mi nie siada nawet okresowo. A Tadeusz Norek, jestem hardkorowy, kręcił miodowe lata w twoim kanale słuchowym. To jest chore, tam był traktor szmatą, zaorałem cię jak pole. Poszło! Nie no, Filipek wygrał, ale obaj lecieli bardzo dobrze. Mega dobra walka, naprawdę. O kurwa. Zajebiście polecieli obydwoje, ja pierdolę. Dobra, rozpoczynam dogrywkę. Filip! A kończył ją Edzio! Ale słuchajcie, wy chyba nie do końca wiecie, gdzie jesteście. 300 osób mnie pytało o bilet. Jakbym wiedział, że niektórzy z was będą robić hałas tak, to bym chyba sprzedał te bilety tym osobom. Jeszcze raz. Czy powinien wygrać Filipek? Czy może jednak Edzio? Okej, to rozumiem, teraz rozumiem. Wezmę, dobrze kliczysz. Dobra, 3, 4. Filipek wygrywa pierwszą walkę.